Cześć, z tej strony Anton. Witam Was w kolejnym odcinku gameplaya do gry Farming Simulator 17. Razem ze mną dzisiaj będzie Urban. Cześć. No i Janko. Cześć. No jak tutaj widzicie, nad nimi jest ciężko zapanować. Jak oni tylko wejdą u mnie na farmę, to zaraz się robi coś dziwnego. Tutaj już jest zaraz, od razu przyczepa pełna, pół lasu wycięte. A ten tutaj próbuje cały czas lewitować, a mu to nie wychodzi. Janko. Tak więc tak, dzisiaj kontynuujemy ten odcinek, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Mamy zamiar uzupełnić ten wagon. Już jest praktycznie cały pełen, ale jeszcze tam z jakieś 2 czy 3 drzewa wejdą. Tak więc panowie, już tam uważajcie, już więcej drzew nie spuszczajcie, bo w sumie tu jeszcze zostały tak. Tutaj jedna duża kłoda. Tutaj jest jeszcze kłoda dosyć duża. Tutaj dwie generalnie, tak więc to chyba jeszcze wystarczy. Ewentualnie coś jakiegoś mniejszego. Janko? Weź coś. Ja bym walnął jeszcze to koło parkingu tam. Te duże takie. Tam dwa. Tak na ryzyko. A tam turę ja, mówię. Ja jedne. Ty tylko weź, nie spuść jedna na ten parking, bo później będę czekaj, musiał. Janko, tniesz teraz? No tnie. No. Ty wiesz co, chodź tutaj ten, Urban, zaprzyj to, żeby nie spadł na ten, na parking, bo później będą problemy. Zobaczcie jak właśnie tutaj ten, panowie z grono, jak gronowianie ścinają drzewo w farmingu. Gdzie? Ale ty rzeczywiście, ono jest duże, no i poszło. No tak to właśnie się robi tutaj. Specjaliści. Ale generalnie wiecie co, ja tutaj panowie tutaj urzędują dobrze i im to się jakoś to idzie spokojnie. Tutaj nie trzeba im w ogóle nic mówić. Oni sami sobie tutaj dają radę, a ja w międzyczasie skoczę na farmę, ponieważ u mnie tam jest jedna rzecz do zrobienia. A mianowicie muszę wejść nie do Hurlimana, wejdę sobie do Case'a. O, świetnie, tu już podpięty jest siewnik do kukurydzy, ponieważ na tym polu, które było w poprzednim odcinku, było skultywatorowane, mam zamiar dzisiaj zasiać kukurydzę. Po lewej stronie już kwitnie rzepak, po prawej już tam soja jest w połowie gotowa do tego, aby ją zebrać, a w połowie jeszcze nie. No ale to tak wyszło, jak się sieje na... W momencie, kiedy się przyspiesza czas, nie powinno się czegoś takiego robić. No ale ja tak zrobiłem. I tak to wyszło. Tutaj sobie puszczę pracownika. No i wracam do chłopaków tam. Tam w sumie generalnie dużo nie zostało już. I nie wiem, czy pamiętacie, jak było to w... O. Nie mogę tam wejść, poczekajcie. Bo ja chciałem wejść do... Dobra. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w poprzednim odcinku, którym tutaj właśnie zajmowaliśmy się drzewami, próbowaliśmy zgadnąć, ile możemy dostać kasy za taki pełen wagon, takich właśnie kłód. No i tam zgadywaliśmy, podawaliśmy różne kwoty, ale generalnie tak sobie myślałem, ponieważ mam dwa mody, takie płatne mody na te traktory z wersji kolekcjonerskiej, tak więc chyba zorganizujemy sobie taki konkurs. Jeszcze dokładnie reguł nie skrystalizowały się te reguły. Jeszcze musimy troszeczkę pomyśleć, jak to będzie zrobione, ale generalnie dzisiaj nie będziemy sprzedawać tego wagonu. Nie będziemy sprzedawali tego drewna na tym wagonie. Zrobimy to, powiedzmy, w jakiś tam dzień. Ale takie rzeczy wszystkie dowiecie się z Facebooka, tak więc wbijajcie. I będzie generalnie pytanie dotyczyło właśnie podanie kwoty za jaką możemy uzyskać po sprzedaży właśnie tego drewna w tartaku. No i właśnie wygraną będą te dwa płatne mody na te dwa traktory. Jeszcze do końca nie wiem, w jaki sposób będziecie, czy będziecie to w komentarzach. Raczej byłbym skłonny, abyście odpowiedzi na to pytanie zostawiali na... Jak myślicie panowie? Chyba lepiej, żeby zostawiali na Facebooku i żeby była taka sytuacja, że pierwsza odpowiedź jest wiążąca, bo mogą być takie sytuacje, że będziecie zmieniać zdanie. Tak więc
Jeżeli będziecie odpowiadali na te pytanie, tak więc od razu pierwsza odpowiedź będzie wiążąca. Będzie brała udział w konkursie i ta osoba oczywiście, która będzie najbliższa zgadnięcia tego, jaką kwotę możemy uzyskać właśnie z tego wagonu, który jest cały czas uzupełniany. Poczekaj, ja obetnę to. Dobra, właśnie z tego wagonu, no po prostu prześlę klucze do tej osobie, prześlę klucze do tych właśnie, aby można było sobie ściągnąć te mody płatne, no i ktoś się będzie mógł cieszyć właśnie tymi modami płatnymi. Tak więc tak sobie chyba to wymyśliliśmy. Oczywiście to generalnie... Słucham? Generalnie nie chciałbym zbyt długo czekać, bo tutaj mi się wydaje, że trochę może być kasy. I chciałbym, jestem żeby ją sprzedał. Gdzie jesteś nad drzewami? Daleko. O kurczę, ty zo... Widziałem, Płańca. Widziałem go. Był wysoko, wreszcie mu się udało. Wreszcie mu się... jak to zrobić? No. Jedną stronę drzewa kładziecie na przyczepę wysoko, a drugą niżej. I z tej strony, co jest niżej, klikacie myszką i podnosicie do góry. Wiesz co, ja myślałem, że wiem jak to robić, ale dzisiaj sprawdziłem i stwierdziłem, że nie wiem jak to zrobić. Tak więc są różne metody. Mam nadzieję, że wy też coś takiego macie u siebie jak gracie. Ty poczekajcie, ja wejdę sobie na ten przyczepę, bo tam już jest dosyć dużo. Ja spróbuję to poukładać, bo tutaj, o, jak się poukłada, to będzie może troszeczkę więcej miejsca. No pięknie, zobaczcie, ty rzeczywiście ma rację facet. Troszeczkę, ale wiesz co, ja szedłem w pionie do góry. No, nieźle to zrobił. O kurcze. Ja, Urban, dużo jeszcze ci tam zostało? Dużo jeszcze będziesz tam musiał wrzucać? Tutaj mam ostatniego i tamto drzewo, co obalaliśmy. Jeszcze jakieś ze trzy. Ze trzy kłody. Tam jeszcze ze trzy wejdą, co nie? Spokojnie. No, Dawaj, może wejdą. dawaj, Janko, tu wrzucaj. Ja to sobie jakoś... Ciężko mi się... A spróbuj teraz ty. Co? Żeby niby przylecieć się? Namiot. Tutaj musisz stanąć i to kliknąć do góry. Ja tu w ogóle spadłem od razu i... Nie wiem. Nie mogę jakoś. Nie. No naprawdę moc nie. Moc Harry'ego Pottera się wyczerpała. Skończyła się moja moc, kurczę, i tyle. Dobra, wrzucaj to. Ja jeszcze wrzucę tutaj, z tej strony. O kurczę, sobie chwycę lepiej. Nie przyleciało. Ale trzeba będzie to dobrze poukładać, jak będziemy chcieli to zawieść, bo mogą te drzewa spadać. Okej, weszło to. Chyba. Weszło? No dobra, jakoś to tutaj jest. O, w mordę. Ciężko się to ustawia, bo tu już jest dużo. Jak jest mało tych drzew, to jeszcze elegancko. Wiecie co, to chyba trzeba przyciąć, bo jest za długie te. Tylko czy ja to przytnę? O, dobra. Czekaj, ja to wrzucę z powrotem. Jakby na... No, nie, czekaj, muszę sobie to położyć, bo ja wolę to tak robić właśnie, o. Podejść sobie i chwycić to. O ty, idziesz do góry trochę. A, spadłeś. Weź to ładnie poukładaj tam. Jak, Janko? Jeszcze ci, ile ci tam zostało? O, Janko sobie tam ładnie poukładał. Zobaczcie, jak to facet... Fajnie poukładał, elegancko. Pomyliłeś nas. Słucham? Pomyliłeś nas. Aha, sorry. Tam był Urban. No. Tutaj na tym farmtechu też będzie... Wiecie co, tu będzie chyba więcej... Nie, chociaż nie. No mi wydaje się, że tutaj z tej samej przyczepy to z jakieś 6 tysięcy. Bo poprzednio gdzieś mieliśmy około 5 tysięcy. No to jeszcze gdzieś tak będzie. Tu jeszcze zostanie nam jedna taka duża kłoda do wywiezienia. Nie, dwie, poczekaj, dwie. Tu jeszcze ją przytnę trochę, bo jest za długa ona. Co ty, no, Janko? Nie, chyba, że na pół. Nie, ona już jest przycięta. Właśnie zauważyłem, że ona jest już przycięta. O.
Łapią mianko, złapałeś? No. Bo myślałem, że przerzuciłem. O kurczę. No długa jest co? A ja wyrwałem. Dobra, fachurka wrzuca to. Oj, to chyba za szerokie jest. Urban. To było dobre? Mi się wydaje, że jest trochę za... Nie, chociaż wiesz co, on już jest tak wysoko, że już jest ponad jak gdyby tymi krawędziami burt. Tak więc nawet takie długie teraz już wejdą. No dobrze, panowie tutaj skończyli, uwinęli się z tym szybko. I generalnie jesteśmy tutaj przed tym wagonem, ponieważ pytanie konkursowe będzie dotyczyło właśnie tego wagonu. A mianowicie, ile dostanę za ten wagon? Za ten wagon drewna, który sprzedam w tartaku. Pytania i odpowiedzi będziecie mogli przesyłać do linku, który będzie umieszczony pod tym odcinkiem, a wagon zostanie sprzedany gdzieś w okolicach 1 grudnia. Prawdopodobnie to będzie zrobione live, żeby nie było jakichś tam dziwnych rzeczy, że coś tam by skombinowane albo coś takiego. W każdym bądź razie pytanie jest, jeszcze raz powtarzam, ile dostanę za ten wagon, pełen wagon drewna? Odpowiedzi kwotowo proszę wysyłać na link, który będzie w opisie do tego odcinka. I oczywiście tutaj Janko mi podpowiedział, że ktoś może przysłać ileś tam odpowiedzi, 10, 20. Tak więc będzie się liczyła tylko i pierwsza odpowiedź, tak? Jeżeli ktoś może przysłać odpowiedź, że tu za ten wagon Anton dostaniesz 35 tysięcy i 14 euro, tak? No to, to później następną odpowiedź przyślę i zmieni zdanie, to jednak pierwsza odpowiedź będzie się liczyła. No dobrze, panowie, zostawiamy tutaj ten wagon, chociaż nie. Ja ten wagon... Panowie, odpalajcie New Hollanda i jedźcie do tartaku, a ja sobie pojadę tym pociągiem do tartaku i zostawimy go właśnie tam pod tartakiem. Zobaczcie, już jest elegancko spięty, ale ty, te górne ostatnie drzewo nie jest spięte jak gdyby. Kazny sięga. A, może już tak, zobaczcie. No tak więc jeszcze macie szansę, żebyście ocenili, ile jest tutaj tego drewna. Jest tego drewna dużo i to są takie zdrowe, duże kłody wszystkie. Czekajcie, już powinienem chyba zacząć hamować, bo widzę tartak. Jeszcze tak. Nie, ale on, wiesz, powoli hamuje. Już patrz, tak. Zwalniam. Już hamuje w tym momencie. O, teraz puszczę na luz. Okej, okay. I tutaj może zatrzymam się. No dobra, zatrzymałem się. Tak więc jeszcze raz możecie sobie popatrzeć. Ja wyjdę i możecie sobie zobaczyć, ile tutaj jest tego drewna. No i tak jak wcześniej mówiłem, ta osoba, która będzie najbliższa, której odpowiedź będzie najbliższa tej kwoty, jaką uzyskam za sprzedane tutaj drewno, otrzyma właśnie te dwa płatne kody na dwa płatne mody do Farming Simulatora na dwa traktory. Te traktory były dodawane do wersji kolekcjonerskiej. Tak więc, no, będziecie mogli jeździć sobie w waszych, będziecie mogli w waszych grach używać właśnie takich modów, które były dodawane do wersji kolekcjonerskiej. No dobrze, panowie, macie tam już tą przyczepę? Tak. Jest cała nabita drewnem. Cała nabita drewnem, tak? Dawaj, Urban, wysypuj to. Zobaczymy, ile z tego będzie, bo tam trzeba będzie najprawdopodobniej wejść na tą przyczepę. Bo ostatnim razem, jak to zrobiliśmy, to później jeszcze została nam tam jakaś kłoda. Ja się zorientowałem, jak z Jankiem sprzedawaliśmy bodajże pszenicę i zobaczyłem, że tam jeszcze jakaś kłoda jest. No dawaj. No dobrze. Urban już jest ready. Tak więc wywracaj tą przyczepę. Zobaczymy, ile z tego będzie. O, kasujemy powoli. 131. Troszeczkę będzie, troszkę tej kasy. Czekaj, wiesz co? Trzeba gdzieś tam wejść i je zepchnąć. To leci. Ale nie wiem, czy wszystko ci zleci. Czekaj. Kurczę, nie mogę wejść też. O, jestem. O kurczę. Bo one się tutaj... Bo ciężko je... Poklinowało się. Poklinowało się, no.
A weźcie poskaczcie. Jak to wygląda? Kurczę. Ja cię, dobra, wyrzucajmy to, bo nam przyczepy jeszcze uszkodzisz. Ciężko, kurczę. O, leci trochę. Tutaj ta duża, o, właśnie. Trzeba ją wyciągnąć. O, wszystko? Wszystko? Dobra, wszystko. 421. Ja mam 50, ja mam 53,305. A wy ile macie? 1421. 1400, no to 2800, no tutaj gdzieś koło 5000. Ty, czekaj, no. Ja teraz nie mogę wyjść z tej przyczepy. Ty, notujesz tam. Przyblokowało mnie. O, dzięki. Wracam z górki. Dobra, wiecie co, wracajcie już ten, wracamy już ten na farmę, bo tam ten pracownik, który siał kukurydzę, już stanął, bo nie ma nasion. Tak więc, Urban, dawaj szybko na ten. Na farmę. Urban, jeszcze ile jest na tej palecie z nasionami? Masz ją podpiętą? Nie, czekaj. Już, biorę. Bo może trzeba będzie kupować jeszcze te nasiona. No ostatnia została teraz nasiona. No to trzeba będzie... Nie wiem, starczy? Trzeba będzie kupować za jakiś czas. No, dawaj, Urban. Zobaczymy, ile tutaj jeszcze będzie. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Jak nie, to sobie to pojedziesz Urban, jeszcze kupisz jedną co najmniej. Dobra? Zobaczymy, ile tutaj będzie tego nawozu. No to się sypie. Nie sypie się w ogóle? Nie. Stój, stój, poczekaj, stój. Ale nie sypie się. Poczekaj, bo ja muszę wcisnąć R. Ej, sypało. No to właśnie, bo ja wciskam R teraz. Dobra, już mam, max, na maksa już mam. A dobra. Dobra, tak więc sobie jeszcze zaczniemy tutaj obsiewać te pole. A teraz tak, Urban tam... Wiesz co, Urban, możesz podskoczyć do świń? Posprzątać? No, posprzątać, bo tutaj tak, Janko od razu jak wpadł na farmę, zobaczył, że do Hurlimana jest podpięty ten... kosiarka czołowa i do tego przyczepa. Z tyłu samozbierająca i jak tam widzicie sobie pogina, już zbiera trawę. Przecież tego nie upilnujesz go. Jak widzisz, że jakiś traktor stoi gotowy do akcji, to zaraz, jazda jest. Ile tam masz już na tej pace, Janko? 33%. Ile? 33. 33, ale ciężko się jeździ chyba tym zestawem, co nie? No, tak. Wiesz, no bo kurczę, on był generalnie... To jest, ten zestaw będzie robiony pod Valtre N. Znaczy ta kosiarka została kupiona, bo w sumie jeszcze traktora nie mamy, ale już kosiarka jest. Ale ten Hurliman też sobie jakoś tam radzi z tym. Oczywiście możemy wykorzystywać New Hollanda, ale New Holland matura i generalnie New Holland ma dosyć dużo roboty. Tak naprawdę no, on chyba najwięcej robi roboty, ten New Holland. Case zawsze te cięższe roboty robi, New Holland dużo właśnie z tym turem. A ten Hurliman miał być do oprysków. I generalnie będzie taka sytuacja, że w momencie kiedy Case, jeżeli będzie New Holland zajęty, to właśnie Hurliman będzie robił tą trawę. W poprzednim odcinku już kupiliśmy owce, jak pewnie widzieliście, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to już na pewno wiecie, że w tym momencie jest 10 owiec. Już tam troszeczkę wełny wyprodukowały, tak więc to cieszy. Dodatkowo one się rozmnażają, tak więc za jakiś czas te statko będzie troszeczkę większe. Ale tak naprawdę to rozmnażanie jest dosyć wolne, bo tam chyba 100 ileś godzin. Nie wiem, czy panowie może jesteście w stanie sprawdzić, ile tam, jak to rozmnażanie teraz wygląda. Janko, możesz zerknąć? To escape i... No, escape i wejdź sobie w zwierzęta i zobacz tam na owce. O kurczę. Co? 105 godzin. 105 godzin. No, one nie rozmnażają się tak jak świnie, ponieważ... wiesz, na świniach masz zysk z racji tego, że one się rozmnażają, możesz później sprzedawać te świnie. Natomiast owce, oprócz tego, że się rozmnażają, to właśnie jest z nich wełna, tak więc one się generalnie, mimo tego, że mogą, tam może być 100%, mogą mieć wszystko,
co potrzebują właśnie do tego, żeby być efektywnie, żeby ta hodowla była efektywna, to po prostu i tak one się będą wolnie rozmnażały, ponieważ mamy jeszcze dodatkowe dochody z wełny, tak więc no tak to wygląda. Już mam 50% na przyczepie, tak? No. No to później pojedziesz sobie tam i sprzedaj tą trawę i zobaczymy, ile taka przyczepa właśnie będzie, jaki będzie przychód z takiej przyczepy. Czy to będzie się opłacało jeździć właśnie tą trawę kosić i sprzedawać, czy nie. No po prostu na razie na tym etapie nie mamy zbyt wiele pól i są pewne takie momenty, kiedy generalnie nawet za dużo roboty nie ma. Tak więc wtedy można zbierać sobie jakąś lewą trawę, żeby zarobić coś tam, jakieś pieniądze, ale kwestia jest tego typu, ile to się zarabia, nie? Czy nie lepiej po prostu podkręcić czas troszeczkę i szybciej zrobić te żniwa? Czy po prostu można sobie pojeździć tym traktorem? Nie wiem, czy kiszonkę byśmy robili z tego. W sumie krowy będą dopiero ostatnią i to jeszcze dosyć długo nam potrwa, zanim wejdziemy w krowy, bo w tym momencie priorytetem, no już po owcach priorytetem będą pola, ponieważ no chcemy mieć dosyć dużo tych, znaczy może nie dużo, ale no kilka więcej, może ze trzy więcej chciałbym tak mieć. 19 już jest praktycznie w naszym zasięgu, znaczy jest już w naszym zasięgu, ale tak naprawdę czekam, aby ją kupić, ponieważ no czekam aż do żniw. Jeżeli ja ją kupię ze zbożem na pniu, to ja po prostu wydam jakieś pieniądze i później po prostu wymucę ten, tam jest bodajże nie jęczmień, tam jest bodajże soja, tak więc wymucę tą soję, no i mam dodatkową kasę już z tego pola, tak więc te koszta kupna tego pola nie będą aż takie wysokie, będą obniżone o tą właśnie wartość wymuconego tam, wymuconej soi, która tam właśnie będzie na tym polu, ona już w sumie rośnie, ale no jeszcze z kupnem wstrzymuje się do momentu, dopóki właśnie tam ta soja dojrzeje. Być może jeszcze by mi się udało jakąś misję tam strzelić. Być może, ale to nie wiadomo, bo z tymi misjami... O, sorry, nie opuściłem chyba, nie włączyłem silnika. Do pana godziny albo... Dwa jedziesz... No, wiesz, no tam praktycznie nie ma żadnego zapasu mocy w tym traktorze, w tym zestawie. No bo on ma 188 koni, ten... Znaczy, jakie 180? Chciałbym, żebym miał ten Hurleyman 180. A on ma 88 koni. Już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ta kosiarka potrzebuje 70 koni. 70-konnego, co najmniej 70-konnego traktora. No ale jeszcze z drugiej strony jest przyczepa samozbierająca z drugiej strony, tak więc no... On tam, kurczę, nie jest zbyt wydajny, no ale no... Robi coś. Robi ten traktor i cieszy mi się, że on coś w ogóle robi. Jeszcze dodatkowo oprócz tego, że nawozi tutaj. Ty wiesz co? Janko, jak skończysz tam tą trawę, to powiem ci jedną rzecz, co trzeba zrobić właśnie i potrzebuję do tego Hurleymana, bo tam żadnym innym traktorem nie będę mógł wjechać. Bo we wczorajszym odcinku, kiedy kupowałem właśnie te owce z Alkiem, była taka sytuacja, że zresetowałem przez przypadek Hurleymana i na polu, na którym właśnie ten Hurleyman w tym momencie opryskiwał, no bo ja wziąłem ten opryskiwacz. Wziąłeś już ten... Ale on był od strony drogi do podczepienia, nie od strony... Tak? No to całe szczęście, bo ja myślałem, że jest właśnie to podczepienie było... Był zaczep od strony pola, no to wtedy trzeba by przyjechać tam Hurleymanem. Ale ty wiesz co, Urban, jedź do świń i tam z... Zrobiłem już. Już zrobiłeś? No kurczę, to jest właśnie jak mafia z Gronowa wpadnie, to ty zanim powiesz coś, to już jest w połowie zrobione. No tak to jest. Tak więc chyba będziemy kończyli powoli ten odcinek, ja tutaj sobie puszczę... Ale nie, w sumie poczekamy jeszcze, aż Janko... 6%. Ile jeszcze masz? 6%. Jeszcze 6% ci zostało, tak? Więc ja tutaj jeszcze tu troszeczkę będę siał. W następnym odcinku już na pewno będą żniwa organizowane.
Na pewno będzie już soja, ale to będzie już chyba następny dzień, ponieważ tu już jest 15, 17 w sumie jest 17, tak więc chyba zrobimy żniwa w następny dzień, czyli podkręcę czas przez noc. Tutaj zasieję, o nie, na tym polu jeszcze będę musiał nawozić, bo tutaj jest troszeczkę kombinowana sytuacja. Jak to zazwyczaj u Antona, nigdy nie jest to takie proste jak miało być. Zawsze jest coś pokręcone. Bo na tym polu była rzodkiew oleista, na tym polu, na którym teraz sieję, ale ona była częściowo zasiana. O, widzę jajko zbiera ktoś. Była częściowo zasiana razem z nawozem, a częściowo ten siewnik był bez nawozu. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Generalnie, gdzie ta no, trawę sprzedać? Trawę się sprzedaje w tej dużej, w tej czerwonej stodole. Tam, gdzie dobra, słomę sprzedajesz. A do owiec nie dajecie? Owce mają. Aha, ty nie wiesz, bo ty nie byłeś, nie brałeś udziału właśnie w ostatnim gameplayu. To one już mają tam, owce mają już tam trawę i to mają no, na, co najmniej na 2 albo 3 tygodnie już. 1800. 1800 ty dostałeś? Nie, wszyscy. Wszyscy, ja dostałem. Bo było około 1400 coś, a jest 1954. Ja, no ja też. A ja dostałem 1600. Jak sprzedałeś to? Czyli generalnie to nie jest aż takie źle. To można nawet troszkę sobie dorobić, bo to, jeżeli powiedzmy nawet taka przyczepa to jest około 2000, to wiesz co? Zrobisz dwie takie przyczepy i masz jedną owcę ekstra, albo półtora przyczepy i masz jedną ekstra świnię. Hmm. Albo na przykład jedna przyczepa to jest big bag na przykład ze zboż z tym, z nasionami. Tak więc można taką rzecz. W sumie cieszymy się, ja się przynajmniej bardzo cieszę, że już właśnie ta kosiarka czołowa jest, bo będziemy właśnie w takich momentach, kiedy nie ma zbyt jeszcze dużo prac na polu, będziemy właśnie się ratowali i będziemy mogli tą trawę sprzedawać. Za jakiś czas już będziemy próbowali rozpocząć hodowlę krów, no i tam rzeczywiście wtedy nam się przyda, bo będziemy mogli robić sobie siano. Ale to jeszcze za jakiś czas, no z racji tego, że tej kasy nie jest tak zbyt wiele. No niestety, ta rozgrywka jest, no może raczej stety, ta rozgrywka jest dosyć realna. Dobrze, tak więc ja sobie tutaj puszczę tego pracownika. Panowie już tam gdzieś chyba skończyliście? Skończyliście swoją pracę? Tak. No, tylko ja pojechałem pozbierać te resztki, co zostałem, że była. No dobrze, tak więc jak skończysz, to wracaj na farmę. Uderzył mnie. Kto cię uderzył? No i zablokowałem samochodem. Samochodem? No. A gdzie ty jesteś teraz? Zobaczymy na mapie. Na ulicę wyjeżdżę. Aha, no widzę. Jeszcze nie wiem, ej. No, słucham. W domu jestem. Gdzie jesteś w domu? Wejdź do tego. Ej, urwałem. Jak będziesz weszłem do domu, patrz. Do tej szopy, tak? Weszłem, no. Ale jak ty tam weszłeś? Włączonego. A ja już wiem jak to można zrobić. Wchodzisz do traktora i wychodzisz z traktora niby i cię wrzuca do tego pomieszczenia, tak? Ja też jestem. No to tak właśnie można, przez traktor. Chodź do nas. Ja wiem, najpierw muszę wejść do traktora. O, i jesteśmy w środku, o. Co nie? No taka sprawa jest. Ale Bóg. Fajnie, co? A nie mówię. Ja to kiedyś już na innym domu tu przez przypadek wpadłem na to, kiedy właśnie zaparkowałem traktor blisko ściany i wyszedłem z tego traktora, to wrzucono, zostałem, wiesz, jak gdyby w tym, w środku po prostu, nie? No i tak to wyszło. Wielkie dzięki za to, że mi pomogliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że to nie był ostatni odcinek i jeszcze będziecie tutaj do mnie co jakiś czas wpadali. Panowie mają też swoje własne kanały, oczywiście linki do ich kanałów będą umieszczone w opisie do tego filmu. Tak więc zapraszam na ich kanały. Z tego co rozmawialiśmy przed, mają zamiar rozpocząć taką serię, która będzie dosyć poważna, ale możemy powiedzieć nazwę. No powiedz jaka to będzie nazwa. PGR w naszym stylu. PGR jak? PGR w naszym stylu. PGR w ich stylu.
Tak więc tak będzie się nazywała ich seria. Mam nadzieję, że mnie tam zaproszą z kilka razy, tak więc będę mógł z nimi tam sobie pojeździć, bo już po nazwie raczej mogę wnioskować, że to będą raczej duże pola, duże maszyny, co nie? Jeszcze 8 pól. 8 pól. A no to już wiem, na jakiej mapie będziecie jeździli. Ta mapa ostatnio dosyć popularna się stała, bo rzeczywiście jest fajną mapą. Może jeszcze troszeczkę wymaga tam doszlifowania, ale już na tym etapie jest rzeczywiście bardzo interesująca i być może za jakiś czas właśnie ta mapa się ukaże u mnie. Nie wiem, czy to będzie jakaś seria, czy jakiś bonus, czy coś takiego, ale też chciałbym właśnie sobie pograć na tej mapie. Tutaj koledzy mi podeślą pewnie link do tej mapy, tak więc sobie spokojnie ją ściągnę. Okej, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj panowie, widzicie, jak ciężko jest upilnować, żeby oni byli w jednym miejscu. Oni cały czas gdzieś są w ruchu. No dobra, tutaj ich teraz chwyciłem na chwilę, bo tak więc kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście prosimy o lajki i o subskrybowanie naszych kanałów. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.